prymitywne budowle pierwszych mieszkańców Ziemi i szałasy nomadów stających na dłuższy popas w danym miejscu. Właśnie takie skojarzenia wzbudziły chaty polskich chłopów pańszczyźnianych u Ślązaka Johanna Józefa Kausza, który odwiedził Rzeczpospolitą u schyłku XVIII stulecia. Podobne komentarze wygłaszali też inni podróżnicy doby oświecenia. Często zresztą aż brakowało im słów, by wyrazić lichotę życia wiejskiej ludności nad Wisłą. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim jak mieszkali polscy chłopi pańszczyźniani. Odcinek powstał na podstawie mojej książki, poświęconej dawnej polskiej wsi i jej mieszkańcom. Pańszczyzna, prawdziwa historia polskiego niewolnictwa. Pierwszy austriacki gubernator Galicji, zagarniętej w 1772 roku, hrabia Johann Baptist Anton von Pergen, pisał dosadnie, że miejscowi włościanie wiodą życie bardziej bydlęce niż ludzkie. Charles Augy, któremu już we wcześniejszym stuleciu przyszło nocować w chłopskiej chacie, był tak zszokowany jej stanem, że nie zdołał nawet domyślić się, do jakiego budynku go zaprowadzono. Na pewno przecież nie do czyjegokolwiek domu. Tragiczne warunki były czymś typowym dla okresu gospodarczej degrengolady, jaka zapanowała na skutek tzw. kryzysu XVII wieku, epoki wojen, głodu, epidemii i radykalnego oziębienia klimatu. Wcześniej, w czasach świetnej koniunktury na zboże i ograniczonego ucisku pańszczyźnianego, polscy gospodarze nie byli jeszcze nędzarzami, a przynajmniej nie gospodarze pełnorolni. Typowa chata takiego kmiecia miała w XVI wieku trzy pomieszczenia, ułożone w linii jedno za drugim. Mogła liczyć ponad 80 metrów kwadratowych. Faktycznie nawet nieco więcej, bo od strony frontowej dach, kryty słomą, trzciną bądź nawet trawą, zwykle wypuszczano na 2-2,5 metra do przodu, tworząc osłonięte od deszczu podcienie, rodzaj ganku. Do środka wchodziło się bardzo niskimi drzwiami. Najpierw była sień, dalej największe pomieszczenie, izba, na końcu zaś ciasna komora. Nie były to kurne chaty. W domach zamożniejszych chłopów stały piece z murowanymi kominami. Okna wypełniano często, jak w średniowieczu, błonami zwierzęcymi, rybimi pęcherzami. Przed wiatrem i deszczem chroniły je drewniane zasuwy bądź maty ze słomy. Tak więc we wnętrzu panował zwykle półmrok. Szklane szyby w drewnianych ramach też nie były już jednak ewenementem. Zawsze traktowano je natomiast z wielkim pietyzmem, a każdy przypadek zbicia okna uchodził za kosztowną tragedię. We wnętrzu można było znaleźć stoły, taborety, nie było za to łóżek. Zarówno do siedzenia, jak i do spania służyły ławy. Cenny dobytek, ubrania i oszczędności przechowywano w skrzyniach. Często były one okute, zaopatrzone w zamki. Szczególną wagę przywiązywano do sprzętów i narzędzi metalowych. W chłopskich testamentach zwykle dokładnie je wszystkie wyliczano. Wystrój kmiecej chaty był może nie spartański, ale na pewno prosty, praktyczny. Za stałą cechę tych domostw należy jednak uznać w pierwszej kolejności ciasnotę. Na wspomnianych 80 metrach żyło zwykle 7 lub 8 osób. Sień służyła do pracy, w miarę potrzeby przechowywano w niej też zapasy. Gospodarz niekoniecznie mógł sobie pozwolić na dobudowanie przy domu plecionej szopy. Każdy chłop pełnorolny dysponował jednak przynajmniej niewielką oborą z chlewikiem. Miał też stodołę i nieodzowne klepisko do młocki, wyłuskiwania ziaren z kłosów zboża. Zwłaszcza zimą i zwłaszcza w biedniejszych zagrodach, część zwierząt hodowlanych trzymano w sieni. O niezasobnych chatach wiejskich tak opowiadał Marcin Kromer w 1578 roku. Piece wieśniacze, zwykle dymne i bez kominów, służą oprócz ogrzewania mieszkań do gotowania pokarmów i pieczenia chleba,
a domy ich pełne są gęsi, kaczek, kur z pisklętami, owiec, kóz, cieląt i prosiąt dla ochronienia ich od mrozu. Warunki wiejskiego bytowania od pierwszych dekad XVII wieku tylko się pogarszały. Chłopi stopniowo tracili ziemię, inwentarz żywy. Nie mieli, jak dawniej, oszczędności. Radykalnie ograniczono też ich wolność osobistą. Jako faktyczni niewolnicy nie byli w stanie utrzymać większych siedzib. Na Kujawach za czasów Zygmunta III Wazy typowy dom zagrodnika, czyli gospodarza pozbawionego większego pola, miał już tylko 50 metrów kwadratowych. Po potopie nawet to stanowiło pewien luksus. Chaty, splądrowane i spalone w toku szwedzkiego najazdu i innych niszczycielskich wojen z połowy XVII stulecia, często odbudowywano z najgorszych materiałów, najbardziej prowizorycznymi metodami. Były to raczej szałasy niż budynki. Ściany chruściane, dach z mchu i liści, drzwi ze słomy. Opowiadał o powojennej architekturze wiejskiej ówczesny poeta Wacław Potocki. I skwitował. Mogłyby się tam lęknąć dzikie zwierzęta. W wielu miejscach takie, urągające ludzkiej godności konstrukcje, sklecano tymczasowo. Chłopi próbowali zapewnić sobie jakiekolwiek schronienie na pierwszą czy drugą powojenną zimę. Nie brakowało jednak i osad, gdzie budy z chrustu i gliniane lepianki stały się nowym standardem. Stanisław Staszic pisał u schyłku XVIII stulecia, czyli sporo ponad wiek od potopu, że mieszkaniem ogromnej rzeszy polskich chłopów są lochy, czyli trochę nad ziemię wyniesione szałasy. Także Johann Józef Kausz obserwował na prowincji domy budowane ze ściśle plecionego chrustu, potem wylepianego gliną. Tam, gdzie dwór pomagał wznosić nowe siedziby, po czym oddawał je pod użytek chłopom na bandyckich warunkach, starano się maksymalnie upraszczać konstrukcje, ograniczać koszty. Znikały wysunięte podcienia, dające dodatkowe miejsce do pracy. Klasyczny podział chaty na trzy części, sień, izbę oraz komorę, też często ignorowano. Nawet kmiecie, a więc właściciele pełnych gospodarstw, ze względnie dużym polem, trafiali do budynków bez komory. Zagrodnikom przydzielano natomiast chaty z jednym tylko ciasnym pomieszczeniem. Przy folwarkach były poza tym stawiane dwojaki albo czworaki, zwiastuny dzisiejszych bloków mieszkalnych, gdzie wspólnie gnieździło się po kilka rodzin. Coraz nędzniej prezentowały się całe zagrody. Wielu chłopów po potopie nie miało osobnych obór, stajni, tylko skromną stodółkę. W efekcie wszelki ich zwierzyniec żył w jednej chacie z rodziną. Obcokrajowcy wprost nie mogli się nadziwić temu zjawisku. Fryzyjczyk Ulryk von Werdum pisał, że po wsiach są izby jak Arki Noego, bo w nich przy piecu gromadzą się obok ludzi także konie, krowy, cielęta, owce, świnie, kury, gęsi i wszystkie inne żyjące zwierzęta. Ten podróżnik pierwsze pomieszczenie typowej chaty, sień, nazwał wprost stajnią. Charlesowi Ogier wydało się z kolei, że tak należy określać cały budynek. Walczyły tam o miejsce bydlęta zmieszane z ludźmi, relacjonował własne doświadczenia. Znając jego słowa, łatwo zrozumieć polską przyśpiewkę z XVII wieku, według której chłop w swoim domu na gnoju leży, świnia do niego bierze, głupi mu w pysku dzierży. Komentarze podróżników znajdują potwierdzenie także w licznych dokumentach. Przykładowo, gdy w roku 1748 w Skotnikach pod Krakowem zmarła jedna z gospodyń, Rejna Kniecikowa, w księdze sądowej odnotowano, że pozostała po niej chata z oborką oraz żłobem dla bydła umieszczonymi w sieni. Ten konkretny inwentarz przynosi też inne wiadomości o warunkach życia na małopolskiej wsi przed niemal trzema stuleciami. W obejściu poza chatynką była tylko stodoła, w niej zaś stary wóz.
Gospodyni swój dobytek trzymała w skrzyniach, ale też w meblu, którego u zarania epoki nowożytnej jeszcze nie spotykano – szafie. Podobnie jak przytłaczająca większość chłopów, Reina nie spała w łóżku. W jej chacie znajdowało się natomiast 6 ław, a więc 6 miejsc nocnego spoczynku. Sień była ciemna, okna umieszczono za to w izbie. Były 2, ale tylko jedno ze szkłem. O radzeniu sobie bez łóżek pisał także Charles Augy. Gdy zakwaterowano go w wiejskim domostwie, goście dostali do dyspozycji ławy, natomiast gospodarz, jego żona, dzieci i dziewki służebne spali zagrzebani w sieczce, na ziemi. Czasem tylko spotykało się jeden tapczan, najprostsze posłanie. Co do okien, ich archaiczna konstrukcja zwróciła uwagę Ulryka von Werdum. Tutaj i w wielu innych miejscach w Polsce były spęcherzy rybich, przytwierdzonych do drewnianych prądków zamiast kitu. Opowiadał wkrótce po potopie. Podobne słowa mogłyby paść także w epoce stanisławowskiej, bo szkło raczej znikało ze wsi niż się na niej upowszechniało. Domostwa przesiąkały osobliwym odorem zwierząt. Przede wszystkim jednak unosił się w nich gryzący dym. Zwłaszcza na południu kraju rezygnowano z budowy kominów. Typowe kurne chaty nowożytnej Polski tak opisał Francuz Gaspard de Tonde. Ponieważ izby te nie posiadają okapów komina, przeto pełne są skłębionego dymu, którego jedynym ujściem jest wybite na wysokości 4 stóp nad ziemią okienko. Dlatego każdy, kto wejdzie do takiej izby, pozostaje tam zgięty we dwoje, by nie udławić się dymem, tak gęstym powyżej okna, że nie widać ściany. Inni podróżnicy opowiadali o dymie uciekającym tylko przez szpary w chruście albo uchylone drzwi sieni. Zimą, gdy ciepło było konieczne dla przetrwania mrozu, chłopi zatykali każdą szczelinę, rozmyślnie dusili się w morderczych oparach. Trudno się dziwić, że autor anonimowych uwag praktycznych o poddanych polskich, kolportowanych w 1790 roku już na drugim miejscu na liście największych chłopskich skarg, zapisał: nie mieszkamy w domach, tylko w okopciałych budach. O wiele więcej szczegółów o życiu dawnej polskiej wsi poznacie z mojej książki Pańszczyzna – prawdziwa historia polskiego niewolnictwa. A jeśli ten odcinek Was zaciekawił i wydał Wam się wartościowy, polubcie go proszę i skomentujcie. Dzięki temu więcej osób go zobaczy.